Nagrywa się. Czasem chciałbyś się pożalić, ale nie masz do kogo. Ale wiesz, że Hanka śpi. No Hanka śpi, dobra. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witają się z wami dwa dzikie bobry, Korneliusz i Natalia, moi drodzy. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Cześć. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i moi drodzy, ukryty plan całkiem się wam spodobał. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo nagrywamy to pod rząd, więc mamy nadzieję, że się wam spodobało, że będziemy mogli to opublikować. Więc moi drodzy, na samym wstępie oczywiście przypomnę o kciuku w górę i o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki z tej gierki razem z moją dziewczyną Natalią. Witam cię, dzień dobry skarbie, cześć! Dzień dobry! Dzień dobry i moi drodzy, bez zbędnego przedłużania jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, gdzie byliśmy, gdzie zakończyliśmy w poprzednim odcinku i czas po prostu kontynuować, dokładnie. Ostatni wątek fabuły to Becky wyjaśniła, w jaki sposób pomogła w pojmaniu wnykarza. Oj, czekaj, jeszcze mamy życiorys. Kogo? Simon Hillary, medyk sądowy. No to ten, co mówił, że dowodów nie było. Medyka sądowego podczas śledztwa w sprawie wnykarza. Pięć lat wcześniej, 3 dni przed aresztowaniem Fina, czyli to jest tuż przed tym... Czyli retrospekcja ogólnie. Si. We have retrospection here. Przed aresztowaniem, czyli może ogólnie być strasznie. Myślę, że tutaj większość rzeczy będzie właśnie... Znaczy to jest taki bardziej thriller, aniżeli horror. Tak, tak. No ale mimo wszystko czujesz się... Co Becky powinna zrobić? Ja bym wbił do przyczepy. Ja też. Chociaż to było dupy do dupy. Przecież powinniśmy też najpierw przeszukać, najpierw obszerzać. Nie, powiem ci, że ja mimo wszystko wolałabym wejść do pomieszczenia i czuć się tam jakoś ograniczona, niż myśleć, że ktoś cię zaraz łupnie w łeb za drzewa, nie? Znaczy motyw jest taki, że to właśnie ona jest policjantką i ona niestety chyba musi się... Szukajcie poszlaki widocznej w górnej części ekranu. Gdy je znajdziecie, podświetlcie je wskaźnikiem przed upływem czasu. O kurczę, ale za każdą poszlakę dostaniecie przejęcie. Nie, to jest właśnie jakieś nówkę, czyli... Poszlaki mogą się przydać, więc starajcie się odkryć. Chyba po prostu działa na zasadzie jakiejś latarki i tyle. Okej, czekaj, co mamy znaleźć? Mamy znaleźć buty. Ślady. Aha, ślady w ten są sposób. Tu. Okej, dobra. O. Mam butelkę. Jeszcze torba. Jest torba, dobra, mam torbę. Dobra. Ej, ja miałem torbę! Dlaczego tobie zaliczyło? Żenada! Ja ją miałem. Cornel znajduje sprzęt do budowy bomb. Nati znajduje ślady butów i Nati znajduje torbę. Żenada! Nie smutaj! No i co? I tobie teraz dodało? No jak ty masz 3 przejęcia, no super, no. Jezu Chryste, co tu się stało? Co? Halo, halo! Tam ktoś wył. Halo! Ona już jaka ona jest taka spocona cały czas na tej twarzy, czy tak ją deszcz opadał? Halo! O kurka wodna, trochę aż mnie dreszczyk przeszedł. Jeszcze coś pika. Chodź w dupę! O, matko! Też bym tak była. Co za kolesiuwa, ale tam ktoś przecież jeszcze może być. Ktoś jej na pewno pilnuje, nie? No właśnie, wydaje mi się, że tak sobie na pewniaka podbiła. Pomóż, pomóż mi! Pomóż! Okej. Bądź cicho. Kto ci to zrobił? Ja byłam w barze i nie wiem, tu się obudziłam. Boże, proszę, pomóż mi, błagam. Tabletka gwałtu. I dlatego też uważajcie właśnie. Dlatego nigdy nie powinniście wychodzić z nieznajomymi. Te decyzje podejmie i zostawiać drinka niezapitego. Aha, ten gracz może podjąć Cornel. Okej, dobra, to ja czuję, że ja spróbuję rozbroić bombę. Pomóż ofierze, uciekaj z przyczepy. Dupa, nie ma żadnego uciekania, pomagamy ofierze. Okay. I tak uciekła. Ja znalazłem, czy... Pa, ja jestem jednak agent, ja znalazłem rzeczy do rozbrojenia bomby. I ją rozbroisz. Mam nadzieję. Znaczy, no jakby mnie nie rozbroił, to ona by chyba była średnio żywa. A, w ten sposób. Może to jest jakaś bomba. To słaba bomba. Miałam mówić, że jak bomba wybuchnie, to raczej nie będzie też przyczepy. Ale to chyba była taka tylko... Taka, co aby brzuszek rozdupczyć. A proszę. Film musiał cię zauważyć. Nie, życiorys. Uciekł, zanim ukończył dzieło.
Ta, tak się śpieszył, Katrin że zostawił była swój opiekunką sprzęt. Fina w sierocińcu Las Palmas. I to jest ta dziewczyna. Wykazała się pani odwagą. W jaki sposób uciekł? Wykazała się pani odwagą, wchodząc tam sama. Robiłam, co do mnie należało. A jak odkryłeś, że to Finn był sprawcą? Znalazłem na miejscu zdarzenia włos pana Fina. Potem porównaliśmy. Znaczy, jeżeli mam sobie zyskać jej przychylność, no, tym bardziej. Tego frajera nie, tego frajera to na oklep trzeba dać. Finn lądował na niech dzwoni po kurki, tak będzie mu raźniej spierdzielać i tyle. Pokój. Kiedy dostaliśmy cynk, że widziano go w tym skłocie, akurat byliśmy w okolicy. Jakim skłocie? O jakimś skłocie mówisz? Dobra, mikrofon minimalnie bliżej, tak chyba powinno być lepiej. Lisica pokazuje pazurki. Boję się. Co za dziad? Próba uspokojenia. Okej, nie, ja nie chciałem tam! Zachowaj sobie te wycieczki, dobrze? Zachowaj przynajmniej pozory współpracy. Pani wybaczy. W sprawie Fina ja decydowałem. I dzięki temu został skazany. Dupa, Jasiu Kaluzela, gościu. Żeby podważać moje kompetencje. Jestem prokuratorem. Skończył pan? Taki jest! Wnykarz nieźle dał nam się we znaki. Chyba wystarczy już tego posypywania ransolą na dziś. Sierżancie... Trzeba skończyć to posiedzenie. Możemy jeszcze w czymś pomóc? No ja chcę jak najwięcej, a nie tylko im podziękować. Tym bardziej, że raczej nie są zbyt przychylni. Czy no dobra, nie będzie. Czy kopki pobrane od Adama Jonesa? Nie, z jego zwłok. Może pobrano coś po przyjęciu go do sierocińca? Tak, to możliwe. Czy można by wydobyć te wszystkie dane i porównać je z materiałem zebranym na miejscu zbrodni wnykarza? Jakieś żarty? Marnuje pani czas całego naszego wydziału, czy to jasne? Mam lepszy pomysł. Dajmy temu psycholowi zdechnąć w spokoju. Calvary, dość! Teraz pan Hilary zajmie się tą sprawą. Damy znać, jak coś znajdziemy. Dziękuję. Pan Hilary zgubił swoje okulary. Nie wiem, Calvary jest gnojem. No, jest taki strasznie anty. Znaczy, z drugiej strony, jak sobie myślę, że... jakąś czujką w ogóle znaczy, na koniec. Z drugiej strony, jak sobie myślę, że tak, ziomek ma... jest. Calvary to ham. Tak, proszę się nie przejmować. Pomogła mi pani. Wszyscy muszą się zgodzić. Przyjazne lekceważenie. No dobra, girls night! Więcej się dowiemy. Co? Kobiety na takich wieczorach krótkują. Mamusie w mieszkaniu całą stertę akt. Sama się przez nie przekopię. Okej, pewnie. Mogę pani pomóc. Świetnie. Mój numer. Ekstra. No i gitara. I mamy przyjaciół. Dobra, uwaga, stop. Co my tutaj mamy? Zwroty akcji. Który ze znajomych zachowuje spokój, gdy wokół szaleją emocje? No to... Okej. I mamy kolejny zwrot akcji. Felicity zaprosiła Becky do siebie, by wspólnie przejrzeć akta sprawy. Dałaś na mnie? Nie ma opcji, jak jest... Ja dałem na ciebie. Jak nie wiem, w sensie, że... To zależy też jakie emocje, bo ja pierwsze tutaj sobie pomyślałem, że na przykład, nie wiem, jest strzelona bramka, albo nie wiem, live charytatywny, czy coś takiego. No to kurde, Maria, no... No to... Zależy właśnie, bo... Każdy jest nerwy, poważny, ale nie ja. Powagę tak. I tak dalej, Kornel tego po prostu nie potrafi powstrzymać. Taka jego chora wizytówka. Nie wiedziałam. Udało nam się zachować to w tajemnicy. Cel numer jeden. Rupert Walsh, grabarz. Co? Dlaczego zabijeś grabarza, Marian? Podpiął pod klamkę spust strzelby, a wyzwany policjant dostał kulkę w płuco. No są zwroty akcji. Proste, ale z drugiej strony nie miał gwarancji, że zabije oficera. Wiadomo coś więcej o tym Walshu? Tylko on nie był związany z Las Palmas. Zwykły pijaczyna. Finn zeznawał, że to była tylko rozgrzewka. Też chciałem tak mówić, to że to... jego chorego poczucia humoru. Ale z drugiej strony, jeśli to nie on jest wnykarzem... Niech to szlak. Czy ta sprawa już nigdy się nie skończy? Becky, chcesz zrobić przerwę? A czekaj, to my teraz jesteśmy Becky, tak. Wygląda na zmęczoną. O, przepraszam, ja... To było tak strasznie dawno temu. I znowu patrzę na te akta. Zbliża się egzekucja Fina. Och, nie wiem. Mam w głowie tak straszny chaos, że zarywam noce. Pocieszę cię. Wkrótce będziesz miała to za sobą. Tak. Masz rację. Drugi cel. Sukinsyn, jakich mało. To ten, który tak katował dzieciaki, że ciężko było je poznać? LeMay. Sanitariusz w Las Palmas.
No to takiego gościa to ja bym też z chęcią skutował. Zatrudnił się w ośrodku, był mocno zamieszany w handel narkotykami. Ale nie było na niego dowodów. Pojawiają się życiorysy tych postaci. Był śliski, chyba. Wnykarz zostawił zwłoki w ciemnym pokoju z lampą wypełnioną C4. Gdy wezwany gliniarz chciał ją zapalić, wtedy stała się światłość. Ta gra słów. Widać, że rozwija skrzydła. Pierwsza znacząca zbrodnia. Pokazał więcej finezji, ale wciąż było mu mało. Finezyjne morderstwo. Romiński, przywódca stada. Kapelan Vlas Palmas i inny sprawca ciebie. Jeszcze lepiej. Domniemany. Tak, domniemany. Kolorat. Wnykarz go ogłuszył i wszył mu w ciało bombę zdolną wybuchnąć przy najdrobniejszym. O, a to ciekawe. Kilka dni później dostaliśmy nagranie. Posraniec kazał Romińskiemu klęczeć i godzinami wyznawać swoje grzechy. Gdy wysłuchał spowiedzi, wezwał sierżanta Tellera. Znałaś dwóch pozostałych gliniarzy? Pracowałam z nimi. Więc wszyscy trzej, no i jeszcze ty, choć na szczęście żyjesz, byliście z trzeciego komisariatu? Gość działał w naszym rewirze. Jak dobrze znałaś pozostałych, to znaczy jak dobrze znałaś pozostałych dwóch oficerów? Na tyle, by zacząć ich nie znosić. Uciekłam stamtąd przy pierwszej okazji. Co jeśli w każdym przypadku pierwotne ofiary zbrodni były tylko przykrywką, a tak naprawdę chodziło o ludzi z komisariatu? Ciekawe. Tak? Tym trzem gościom daleko było do modelowych policjantów. Jak to? Ten komisariat miał problemy natury chemicznej. Narkotyki? Tak, i nie tylko. Drax. Dziwię się, że nie wyszło to podczas Seks, Drax, rock'n'roll. Ja nie. Widzę, że tu łączą wszystkie możliwe problemy świata. O co chodzi z Calvarym? Ten gość nieźle sobie nagrabił. Ta, atmosferę na spotkaniu można było kroić nożem. Ma kij w dupie. Jak zgadnie. Z jakiego powodu? Cóż, po pierwsze to ja zdybałam wnykarza, nie on. Boli go to. Ale miał dość czasu, żeby to przeboleć. Niby tak. Ale ciągle się mnie czepia. A czemu? Jestem dobra w tym, co robię, więc za to obrywam. To na pewno nie tak. Tak, łatwo ci mówić. Ja nie mam ojca, który się za mną wstawi. Też nie mam łatwego życia. Czytałeś? Wiesz? Tak. Zwroty akcji. Becky nie powiedziała prawdy o swoim sporze z Calvary. Czyli handlowało narkotykami też w sierocińcu. Może, ale troszeczkę jest dupa, bo daliśmy, że ma kij w dupie i ona nie wie o tym, że ona zgubiła dowody. To niedobrze. To niedobrze. Wchodzę. No, nie mogliśmy przewidzieć też całej rozmowy, prawda? Miało być jak między koleżankami. A nie było. No, tak częściowo, ale częściowo. Nie powiedziała jej jeszcze wszystkiego, ale mam nadzieję, że to wyjdzie jeszcze w praniu. To jest kolejna retrospekcja, to jest, czy nie? Jestem z policji. Nie wiem. Dzień dobry. To chyba zaraz nas rozdupczy, tak mam nieodparte wrażenie. Chyba, że to właśnie. Chyba, że to właśnie nie jest retrospekcja i to jest to kolejne morderstwo wnykarza, o którym mówili. Chociaż zaraz ci okaże, jak zobaczymy zwłokę. A nie, czekaj! Stanie się światłość. To nie jest. To jest chyba właśnie stanie się światłości. Dobry Boże. Nie, czekaj. Halo? Słyszy mnie pan? Uduszony? A, no, to super. Jezu Chryste. Dobrze, że to nie przez nas. O, czy to jest Audi? Wyglądało na Audi. A nie, to nie jest Audi. 4:38, 29 godzin do egzekucji. To teraz było to, czyli to była nowego. Ta następna, tak. Tak. To gliniarz. Kolejna. Co się stało? Staramy się to ustalić. Dostaliśmy cynk, przyjechał gliniarz. Przecierek była pułapka. W stylu wnykarza. Calvary. Co? Nie, to nie ma... Co? Calvarego zabił? Żart. Ciągle trwają wędziny. Widzisz? A teraz ona będzie jedną z podejrzanych. O Boże. Przecież wnykarz jest aresztowany. A ona mówiła, że chciała, żeby coś mu się stało. Tak?
Nie. No dobra, Jolo, gościu sobie zasłużył, nie? O może... Ale czekaj, bo ten Kalwary to był ten ziomek, który był na... zabity, tak? Tak, to jest Kalwary. Dokładnie, to jest Kalwary. Ten z bombą w środku, no. Tak jest. A przy okazji zginął też jakiś koleś. Moglibyście dać mi popracować w spokoju? Dziękuję. Z tego, co zdążyliśmy ustalić, Kalwary był tu z dziwką. Aha. Przeprowadził ją tutaj, gdzie... No wiesz. Jego wezwano? Mamy częściowy opis. Brunetka koło dwudziestki. Świetnie. Kalwary wystrzelił cały magazynek w ściany i w nic nie trafił. Krew należy do niego i oficera Montesinosa. Jego wezwano? Montesinos? Jego ciało było uzbrojone. W pułapki. Szlak. Pojawi się nam jakiś Montesinos? Tak, chyba... Czekaj, nie. Musimy znaleźć po szlak. Montesinos został ciężko... Ojejku. Nati, szukamy śladów szybko. Na obrazie, na obraz leć. Ja w ogóle nie mogę. No jeszcze jedno. O, tu jest. Dobra, mam. Huuu. Dobra, zabrane wszystkie w czasie. Co się do niego pojawiło? Jack Kalwary. Kalwary został zamordowany. Jeśli podrżnięto mu gardło od tyłu, czemu strzelał? Jest też prostytutka, ale o prostytutce nic nie wiemy. Czemu spudłował? Nie patrz zwroty akcji, bo znowu jest spoiler o jakiejś ukrytej kamerze. To naprawdę on. Niestety. Wyprzedzają fakty trochę. Pułapka na szczury była. To był ten jego znak rozpoznawczy przy każdym tym. Tak, tak, no. Cornell znajduje obraz. El Cornello znalazł wszystko. I teraz masz 5, widzisz? Gitara. Chociaż my jesteśmy tak czy siak zgodni. Oj, jest ukryta kamera. W większości tak. Masz coś? Jest, Duch Chryste, gościu. Nic ważnego. Ej, halo, przecież spadła i ta kamerka, miałem ją znaleźć według tego, co dostaliśmy. O, teraz zauważy, czy nie. Becky, wybacz, ale muszę o to zapytać. Ej, nie rozumiem. Gdzie byłaś wczoraj? Trochę to niedopracowało. O, widzisz, jesteśmy podejrzani. Cornell głosuje na gracza Nati. Czyli ty podejmujesz decyzję. Spokojna, gniewna. Ty decydujesz. Ja spędziłam noc... To znaczy wieczór z Felicity Graves. Czytałyśmy akta. Całą noc? Tak. I co? Cholera. Co? Musisz bardzo, bardzo ostrożnie podejść do tej sprawy. Czemu? Musisz się postarać o bardzo solidne alibi. Wszyscy wiedzą, jak było między tobą i Kalwarem. Tom. Musisz być ostrożna. Naprawdę myślisz, że mogłabym to zrobić? Posłuchaj, co mówisz. Nie oskarżam cię. No nie, tylko tak przypadkiem ci zaświtało. Nie możesz się stawiać. Wiesz, jak to wygląda? Pomyśl! Nie no, chcę wam pomóc. Nie ma co ten. Absurd. Nie ma co na niego krzyczeć. Nie znosiłam sukinsyny, ale nie zrobiłabym czegoś takiego. Wierzę ona ci. Nadal nie znalazła tej kamery. To nie jest kwestia wiary. No właśnie. A to ona miała to znaleźć? I Becky miała alibi na noc śmierci Kalwarego. Ej, czekaj, czyli my mogliśmy teoretycznie się nie spotkać z tą typiarą i wtedy byśmy nie mieli alibi i... Powinniśmy siedzieć. O, nie, Simon jeszcze umarł. Nie. I nie znaleźli tej kamery, halo, no. Nie wybuchł on? Uciekł, tak? To koniec aktu pierwszego. Przejrzyjcie dziennik, zróbcie coś do picia i zaznaczcie pole, gdy będziecie gotowi przejść dalej. Okej, okay, czyli myślę, że koniec aktu pierwszego to jest... Simon nagle uniknął śmierci. Podczas wybuchu pułapki umieszczonej w ciele Jacka Kalwarego. Czyli ja sądzę, że Simon też był jakoś w to powiązany, bo no... Mógł wiedzieć, że to on jest właśnie tym... Niekoniecznie, po prostu chyba on przeglądał zwłoki. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Policjantem śledczym, tym takim, wiecie, jak CSI. Możliwe. Zbiera dowody i poszlaki i tego typu. Możliwe. Rzeczy. Niemniej jednak myślę, że chyba koniec aktu pierwszego to chyba będzie dobry moment na zakończenie odcinka, tak jakby. Tak, chyba tak. Więc moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek z ukrytego planu. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, a wierzę, że chcecie zobaczyć więcej, tym bardziej, że chyba się trochę wciągnęliśmy i będziemy zaraz grać. Tak, no właśnie, zaraz będziemy grać dalej, więc koniecznie zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. Możecie też się z nami podzielić jakimś komentarzem, co sądzicie na temat tej serii, co sądzicie na temat fabuły, ale za wszelkie spoilery będę mordował. I żegnam się z wami ja, czyli Nexium, na razie i pa pa! O ile spoilery będą w ogóle, bo możliwe, że przegramy to w całą noc. Pa! To też jest racja, na razie, pa pa!